Kasiu, a teraz ja policzę do trzech, a ty połączysz się z pojęciem linie czasowe i powiesz mi, co odbierasz. Jeden, dwa i trzy. Pojawił mi się taki obraz, jak są mapy i na mapach są narysowane na przykład góry i są określane wysokości tych gór takimi kolejnymi kształtami. To pojawiło mi się coś takiego, jakby właśnie takie linie jedna przy drugiej, ale one się tak poruszają jak na tym urządzeniu, w którym się bada bicie serca. Czyli one tak płyną. Tak jak wiesz, rysuje się ten taka to jest takie połączenie tych linii, że z jednej strony są takie skoki tej jednej linii, ale ona zawsze ma dookoła siebie te wybrzuszenia i jakby geograficznie na to patrząc, no to depresję, nie? Że jest coś poniżej poziomu morza jakby, bo to jest takie trójwymiarowe. Czyli jest to trójwymiarowe, tak? Aha. Linie. Tak. Dużo jest tych linii. Czy jest ich nieskończona ilość, czy jest określona ilość? Ona jest zmienna, ale to nie jest jakoś ona jest, to jest tam kilkanaście linii przy każdej tej głównej, bo jakby ta środkowa, która tak skacze i te inne wokół niej, to ona jest taka najbardziej wyraźna, tak jakby była tym poziomem zero, takim powiedzmy, patrząc znowu tak przekrojem wysokości na ziemi, no to to by był ten poziom morza, tak porównując to do mapy. A te pozostałe linie są takie troszkę cieńsze. I one jakby są takie punkty, gdzie jest prosta linia całkowicie i one wtedy wszystkie są połączone. Jakby taką, jest takie wrażenie, jakby były klamerką spięte w taki tunelik. I potem znowu się ruszają, idą tak w górę. To tak wygląda jak na echo serca właśnie, tylko jakby ono miało tych linii więcej dookoła, tak jak jest na przykład to wybrzuszenie, idzie do góry, to nad nim idzie jeszcze ileś kolejnych. I tak samo jest, gdy jest w dół ten ruch, to też jest dookoła niego kolejne. Okej. A
Ile dokładnie jest tych linii czasowych? Nie umiem tego określić. Czy jest to określona liczba, czy nie? Pojawia się taka informacja, że tak. Dobrze, to ja policzę od 1 do 3. Powiesz mi na 3, ile tych linii czasowych jest? 1, 2, 3. 32. 32. Że jakby 2 razy 16, że z każdej strony jest po 16. 2 razy 16. Dobrze. I z każdej strony, tak? Co to są za strony? Co je odróżnia? Pojawia się takie hasło, że doświadczenie. Dobrze, chciałbym, żebyś przyjrzała się, powiedziałaś, że tam są takie momenty, gdzie te wszystkie linie są spięte jakby klamrą. Przyjrzyj się temu miejscu. Co tam się dzieje? To jest takie uczucie, że można się przesunąć z jednego strumyczka w drugi. Czyli to są takie momenty, gdzie można, gdzie się zmienia linię czasową, tak? One nie są jakby jedną w tym momencie, bo tak jak się z bliska popatrzy, to są osobne pasma, tak, ale one są tak bardzo blisko siebie, że można się po prostu takie uczucie, że jakby jakimś, że to jest ten moment, kiedy można się tak przesunąć na inną jakąś siłą. Jakby decyzją. Że to jest taki czas spokojny. I pojawia mi się, że po tym przeskoku z tych linii, które są po tym połączeniu, robi się taki, jak to nazwać, jest taki ruch tych linii czasowych, jakbyś wziął, są takie zabawki dla dzieci, że są takie sznurki, które się tak napina i one się tak kręcą dookoła. I te linie czasowe w tym miejscu, po tym przesunięciu, one tak wirują, że to nie jest jakby, że jest jedna u góry, druga na dole, tylko jest ruch tych linii, tak jakby one się tak rozkręciły w kółko wokół tej osi, którą jest ten wspólny moment. I jakby jest taki bardzo duża jakby niestabilność tego jest przez chwilę. To jest bardzo w takim dużym ruchu, a to jest mały odcinek. Co się dzieje, tak jakby to wygląda, tak jakby taki wiatraczek w ruchu mały. Takie wrażenie ruchu jest. I w tym miejscu powiedziałaś, jest doświadczenie, prawda? Tak, Tam, gdzie są te ekstrema, to są doświadczenia. Te piki takie,
w jedną lub w drugą stronę. I się pojawia, że jakby są te doświadczenia takie u góry i na dole, i one mają emocjonalnie jakby różną skalę. Że jedne są jakby takimi szczęściami, momentami szczęścia, jakiegoś uniesienia, takie wysokowibracyjne, a te na dole są niskowibracyjne, tam czuję taki smutek i ciężkość, ale pomiędzy jakby jedno nie może bez drugiego istnieć. Że to działanie musi być. Czyli to są. Po prostu tak wygląda. No. Czyli są niskowibracyjne emocje i wysokowibracyjne, i te doświadczenia, w których są te emocje, nisko lub wysokowibracyjne, w tych momentach może dojść do zmiany linii czasowej, tak? Wiesz co, czy to jest zmiana? Czy przejścia z jednej zmiana, na... zmiana jest jakby częścią całości, że te zmiany się dzieją, to jest taki cykl, tak jak jest na tym echo serca, nie? Że jest chwila pusta, prosta kreska, potem skok w górę, skok w dół, znowu pusta kreska. Tylko, że może być tak, że po tej zmianie idzie się jakby od razu w dół jest kreska, po tym wiatraczku, albo jest od razu w górę. Że to jest... różne, że jakby pewne jest to, że te linie się zmieniają i że jest, i że są te jakby, no, że cały czas to jest w takim jakby procesie zmiany w ciągłym ruchu. Dobrze, i teraz takie pytanie. W takim razie, widzisz tam 32 linie czasowe, z których, tak jak zauważyłaś, jedna jest, jak to się mówi, dominująca, tak? Tak. Tak najbardziej jakby świeci, jest taka najgrubsza. Czy można, jeżeli to doświadczenie już miało miejsce, czy można zmienić linię czasową w przeszłości? Pojawiły mi się te miejsca zacisków. To są takie one tak wyglądają jak taka jakby szklana rurka, która jest gruba. I pojawiło mi się, że trzeba jakby no i jakby pojawiło mi się wstecz w tym jakimś miejscu z tyłu ta rurka. Tak. I że jakby wejść w tą rurkę, to wtedy tam się można przeskoczyć w tej przeszłości właśnie. Czyli odpowiadając na pytanie, o ile je dobrze pamiętam, to jest to możliwe.
Czy zawsze można to zrobić? Pojawiło się, że tak. Tak. Mhm. Czy coś Ale ci jeszcze pojawiło przychodzi? się też tak, pojawiło się takie coś, że jest jakby, że przy tym zawsze pojawiło się takie jakby wrażenie ostrości. Czego wrażenie? Czegoś ostrego, co zmienia kształt tej linii. Że się zmienia kształt, że jakby to działanie jest mocne i ono no po prostu, bo jakby ta linia jest taka twarda jakby fizycznie i że to jest takie mocne działanie, w sensie potrzeba na to pewnej siły, mocy, energii, żeby zmienić jej kształt. Okej. Czyli potrzebna jest energia, tak? Z czego ta Tak. energia? Na czym ta energia ma polegać? Mam teraz takie mocne uczucie w czaszce. Jakby czuję fizycznie, że tak przy czubku głowy taki jest ruch. Przy czubku głowy. Ale wewnątrz czaszki taki jest ruch jakby pomiędzy czaszką a mózgiem. Była taka plazma i tą plazmą trzeba tak mocno ją pobudzić do działania. Czym można tą plazmę pobudzić do działania? W jaki sposób? Z serca. Impuls serca. I to jest takie trudne doświadczenie, bo pojawia mi się takie uczucie lekkiego rozbicia, że to jest takie, wymaga to wysiłku, że to nie jest takie jakby bezwysiłkowe. Ale pojawia się jeszcze jedna rzecz, że możemy te linie zmienić w przeszłości. Tak. Ale ta przyszłość, ona jakby się nie wygładza dzięki temu. Ona dalej jest z takimi skokami. Dobrze, jeśli to teraz popatrz na to w taki sposób. Popatrz na linię czasowe, no te wszystkie linie czasowe i zobacz, jest kilka tych klamerek w różnych miejscach na liniach czasowych. I teraz zobacz, jeśli na jednej z, w jednym z tych klamerek, bo co my robimy podczas hipnozy? Podczas hipnozy pracujemy z wydarzeniami, które się dzieją w przeszłości, tak? I dzięki temu, dzięki tym, tej pracy w hipnozie, możemy zmienić linię czasową. Dobrze mówię? Tak, pojawia mi się to, takie fajne obrazki mi się zaczęły pojawiać, że w tych miejscach, gdzie są te rureczki, są takie błyski światła. Aha. Dobrze, to teraz
w momencie, popatrz, jeśli cofamy się w hipnozie w przeszłość i jest ten błysk światła, zmiana linii czasowej, jak to wpływa na linie czasowe w przyszłości? Co pojawiła się taka odpowiedź, to zależy. Bo pojawiło się, że zależy od tego, co zmienimy, jakby z jaką intencją, czy uzdrowienia, czy zaszkodzenia, nie wiem czemu, no ale jakby obejmuje to całość działań ludzkości w tym zakresie. Więc te linie, które są, wiesz, te linie mają te różne swoje wysokości i różne natężenia. Więc jakby one potem płyną w innych natężeniach tych skoków, że te skoki są albo wyżej, albo niżej. Znaczy, zależność jest taka, że jeżeli jest intencja, tutaj się pojawia miłość, czyli jakieś najwyższe dobro, czy coś takiego. To co wtedy się dzieje? To wiesz co, tam gdzie są te doświadczenia, te dolne, to one tam dalej są, ale ta linia w tym miejscu świeci bardziej. Jakby dalej są te skoki i jakby nierówności w tej linii czasowej, czyli te doświadczenia są, ale te linie jakby mają inną jakość w tych ekstremach. Dobrze. A teraz takie pytanie, Kasiu. Powiedziałeś wcześniej, że jest 2 razy po 16, czyli 32 linie czasowe. Czy każdy człowiek ma taką ilość linii czasowych? No nie. 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 Że to jest taki basic. Pojawia mi się hasło, że to jest program standardowy. Dobrze, bo chciałbym, żebyś znalazła takie osoby, które wychodzą poza program standardowy. Jakie są te niestandardowe programy? To widzę jakąś jestem pewna, czy to jest kobieta, czy to jest jakaś istota. Dobrze, czy połączyłaś się z jakąś istotą? Dobrze. Na trzy będziesz wiedziała, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy to jest człowiek. Jeden, dwa, trzy. Dziwne, bo to jest jakby inny gatunek ludzi na No, Ziemi. inny gatunek ludzi na Ziemi. Ciekawe. Zobacz tą To oni. istotę.
co ona ma jakby jakieś takie zwierzęce nakładki. Jakby miała takie zwierzęce skóry. Kurczę, to chyba, ja nie wiem, czy to są tak jakby jej przebranie. Jakby to dazwa w ciele takie uczucie, jakby byli włożeni w ciało człowieka. Czy oni też mają 32 linie czasowe? Oni mają nieskończenie wiele tych linii czasowych. I oni umieją samodzielnie w tym przeskakiwać. I jeszcze do tego poruszać się do przodu i do tyłu. Jakby mają taką świadomość tego. Powiedziałeś, że mają jakby zwierzęce nakładki? Co to znaczy? Jak widzisz te nakładki? No widzę coś takiego, jakby mieli kopyta, szpony, dzioby, takie różne elementy, ale ogony, albo taką, pojawi się taka osoba ze skórą, jak ma koń, takie, jakby taka końska skóra. Czy na poziomie fizycznym różnią się od ludzi, czy nie? Nie. Nie. Czyli na poziomie energetycznym widzisz, że są to, że mają właśnie te różne takie zwierzęce nakładki. Co to są za istoty? Policzę do trzech, może przyjdzie ci nazwa. Jeden, dwa, trzy. Pojawia mi się takie dwa razy V i A. I S. Jeszcze O jest przed tym dwa razy V. Dobrze, znajdź jedną taką istotę. Znaczy, pytanie jeszcze takie. Wśród ludzkiej populacji, jak dużo procentowo jest tych istot? Jakiś 1%. 1%. To jest tak porozrzucanie po całej kuli ziemskiej. Znajdź jedną taką osobę, jednego takiego człowieka, taką istotę. Powiedz, jak wygląda? Mężczyzna czy kobieta? Dziecko. Dziecko. Takie zdeformowane dziecko. Czasem są takie zdjęcia takich ludzi, którzy mają takie narośle na twarzy. Ktoś Ile ma taki. lat to dziecko? Mniej To mi więcej. się pojawia 100 lat. W ciele człowieka, jak wygląda?
Jest dziecko, wygląda jak dziecko, tak? Sześć. Sześć. Chłopiec czy dziewczynka? Chłopczyk. Chłopczyk. Ma taką ciemną skórę, jakby gdzieś mi się pojawia, to jest gdzieś Egipt. Coś takiego. Tak gdzieś tam te rejony. Dobrze. Zapytaj go, czy ma ochotę z nami porozmawiać. On jest jakby izolowany. Co to znaczy? Jakby w takiej szklanej kulce był. Energetycznej czy fizycznej? Energetyczne. Dobrze, to i Ale coś w nim jest, że mógłby. tak. To jeszcze zróbmy tak. Chciałbym, żebyś popatrzyła, ile ma linii czasowych. Dwadzieścia osiem. Dobrze, znajdź jego dominującą linię czasową. I ja policzę do trzech, a ty po tej linii czasowej pójdziesz do takiego momentu, gdzie dowiesz się, zobaczysz, skąd on przyszedł. Jeden, dwa i trzy. Jakbym stała nad urwiskiem. Przestrzenią niekończącą się. Trochę to wygląda jak jakiś. Z daleka to wygląda jak krater na jakiejś planecie. Takiej zimnej, tam jest zimno bardzo. To nie jest Jak ziemia. nie, to wszystko tak za bardzo. Jakie istoty tam mieszkają? Zamieszkują? Takie lekkie i jakby kanciaste. Powiem takie coś, że one są takie trochę podobne do obelisków. Jakby były z takiej pianki zrobione. Takiej. Kiedyś widziałam coś takiego, że jest jakiś taki żel. Nie wiem, co on tam robi, ale. Taka mleczna pianka przezroczysta. Są jakby takie bez emocji. One Ja tylko to... tak sobie tam trwają, tak. Co się stało takiego?
jak to się stało, że trafił na Ziemię? Pojawia się takie coś, że chciał coś poczuć. Ale widzisz, jest tutaj i dalej jest takim trwanym. Jest tutaj na ziemi i dalej jest w tym trwaniu, tak? W takim byciu obok tego, co się w obserwacji, jak z turysty. Dobrze, coś jeszcze ciekawego możesz powiedzieć? No, że oni się tak poruszają po tych liniach czasowych i w przestrzeni. I tak jakby po prostu sobie patrzą. Że są też jakby w społeczeństwie osobami takimi z boku. Osobami, które są traktowane jak wyrzutki społeczne, takie, wiesz, albo osoby, które są trochę nietypowe, jeżeli coś takiego w ogóle jest jak typowość, ale one są takie oziębłe emocjonalnie. Ale jednocześnie mają, jak powiedziałeś, nieskończoną ilość linii czasowych, tak? Tak, bo one się przemieszczają po tych liniach świadomie, żeby jakby sobie po prostu szukają tych doświadczeń, jakby chcą coś doświadczyć, jakby chcieli coś poczuć, bo tutaj na ziemi się czuje, a oni jakby tak się błąkają po tych liniach trochę. A dzień, bo pamiętasz, mówiliśmy wcześniej, mówiłaś, że doświadczenie, tak, emocje powodują, że zmieniamy linie czasowe, a one mają zdolność do zmiany linii czasowej. Wiesz co, te ich linie są w ogóle inne. Tak. One są takie gładkie. Nie mają tego szarpania. Są takie jakbyś wziął 40 sznurówek i zawiązał je pomiędzy sobą w jakichś momentach i tak zrobił z nich, tak jak zresztą dziewczyny mają kucyki takie z gumkami, że te linie są takie łagodne, to są takie wybrzuszenia i one są równoczesne, te wybrzuszenia w górę, w dół, ale są bardzo łagodne wybrzuszenia. Oni po prostu nie mogą tych ekstremów doświadczać, bo te ich linie czasowe są tak zaprojektowane. Takie mają po prostu funkcje. Ale pojawia się też, że niektóre z tych osób są takie bardzo szanowane przez ludzi. Właśnie za ten brak szarpania takiej, że ludzie to czują, że oni mają takie łagodne te linie, że oni mimo tych właśnie, że ludzie to czują jako opanowanie jakby. A jest to w rzeczywistości brak możliwości doświadczania emocji. Dobrze. Dobrze. Ja myślę, że chyba, że chcesz mi coś jeszcze powiedzieć na temat tych istot. Nie. Nie. Dobrze. To teraz mam zupełnie inne pytanie. Kasiu, weź kilka głębokich wdechów i wydechów.
Rozluźnij się. Zrelaksuj. Był taki słynny człowiek, Nelson Mandela, w Republice Południowej Afryki, który walczył w obronie praw czarnej ludności, walczył z apartheidem. Ja policzę do trzech. Policzę do trzech, a ty, Kasiu, połączysz się z momentem śmierci Nelsona Mandeli i powiesz mi, gdzie zmarł. Na trzy. Jeden. Dwa. I trzy. Pojawiło się takie coś, jakby taka odwrócona parasolka. Coś takiego, jakby to było trochę gumowe. No, rzeczy. Balon. Jakieś góry skaliste. Okej. Czyli mamy skaliste góry. Czy jesteś wewnątrz, czy na zewnątrz? Czy że jestem gdzieś w jakimś mikromiejscu, w jakimś środku czegoś. W środku czegoś. Okej, to zmień perspektywę. Spójrz na to z większej perspektywy. Mówimy tak, widziała coś. Takie grzebanie dorzem w brzuchu, tak jakby w ciele. Dobrze, to wyjdź z tego ciała i popatrz, gdzie jesteś. Jest jakieś drzewa. Jakby takie zagłębienie w skalę jakiejś. Tak jest taki widok ładny. Gdzie daleko widać jakąś wodę. Takie powietrze jest jakby tropikalne, duszne. Jacyś ludzie coś niosą w jakichś koszach. To jest gdzieś jakaś przełęcz. To jest jakieś wysokie góry, tylko jakiś taki jakby trochę skalisty teren po prostu. Dobrze, widzisz tam ludzi? Niosą coś w koszach, tak? Jakieś ubrania jakby nie są. Aha. Co to jest za miejsce? Tam się coś, jakieś
jakby rolniczy teren, coś takiego. Mhm. Tam pracują ludzie po prostu jakoś, bo ich tak z daleka widać, że oni tam coś pracują po prostu. Okej. Coś piorą, tak jakby na zewnątrz żyli. No, powolutku. Przyjrzyj się temu miejscu. Czy są tam jakieś Ale zabudowania, czy nie? takie mało, tak kilka takich niskich, kwadratowych domków. Ale jakby to jest, ja jestem tam gdzieś troszkę wyżej. Także to trochę tak z góry widzę. Że jakby gdzieś go ciągnęli. Co ciągnął? Ciało. Aha. Spróbujemy, Kasiu, zrobić coś takiego. Ty rozluźnij się zupełnie, a ja ci zadam pytanie. W tym momencie śmierci Nelsona Mandeli, który mamy ziemski rok? Jeden, dwa, trzy. Pojawił mi się 74. Siedemdziesiąty czwarty. I pojawia się jeszcze 68. Takie cyfry. A jakbyś mogła powiedzieć całą datę? Mamy cyfrę 6, 8, 7, 7, 4. Albo inaczej, czy Nelson Mandela zmarł w XXI wieku, czy w XX wieku? Nie, no, w 20. W XX. To miejsce, w którym zmarł. Są tam ludzie, są tam jakieś domy. Jaka nazwa ci przychodzi tego miejsca? Coś nie. Czy zmarł u siebie w domu, czy nie? Nie, on został tam wyciągnięty przez jakichś ludzi i w ukryciu zabity. Że on to tylko tak wszystko było jakby widoczne z daleka. Jakiś podstęp jest tutaj. Jakby taka, pojawia się jakieś takie uczucie zadowolenia ze strony tych osób, że coś im się udało. Kasiu, dobrze, nie będę cię męczył. Ja powiem ci, dlaczego w ogóle o to pytam. Ponieważ oficjalnie
zgodnie z tym, co mówi historia, oficjalna historia, Nelson Mandela został wybrany na prezydenta Republiki Południowej Afryki i zmarł w 2013 roku. Natomiast wiele osób pamięta jego śmierć w więzieniu w latach 80. ubiegłego wieku. Oj, aż mi ciarki przeszły całe. I mówi się o tym tak zwanym efekcie Mandeli. Mhm. Czyli jaki ma efekt? Efekt Mandeli, czyli ludzie, którzy pamiętają zupełnie inne wydarzenia niż oficjalnie. Wiesz co, ja mam takie jakby uczucie teraz, że ten podstęp tam jest jakiś, nie? Jakby ludzie pamiętają zupełnie inną linię czasową. Aha. Mhm. Tłumaczy się to w różny sposób, tłumaczy się to ludzką psychiką, tak? Natomiast no, to zjawisko zostało nazwane właśnie efektem Mandeli. Mhm. Ale mi się pojawia po prostu, że no takie to jest ciekawe, wiesz, bo no pojawiło mi się, że jakby go ci, co go tam zabili, żeby oni mieli taki po prostu plan, żeby go jakby podstawić, podmienić. Ja tutaj nie znam historii w ogóle tego tematu, ale mów, co ci przychodzi. No, po prostu mi się pojawia takie coś, wiesz, że on został jakby podmieniony. Że tutaj jest to zadowolenie, właśnie to jest ten plan. Czyli rzeczywiście był ktoś taki, kto był prezydentem, tak? No, że go tak po prostu podmienili, nie? Mhm. A wiesz, na kogoś jakby to, jakby ktoś, komu zależało, jacyś ludzie i go wstawili tam kogoś podobnego, nie? Czyli nie chodzi tutaj o to, że się pomieszały linie czasowe, chodzi tu o konkretne działanie ludzkie, rozumiem. No bo ci ludzie tam widzieli, nie? Przecież, że tam go gdzieś zaciągają, zabijają, on umiera. A to był plan. Tutaj cały czas mi się to pojawiało, że ten plan jest. Dobrze, nie wchodźmy w to, myślę. Zostawmy to. Kasiu, weź kilka głębokich wdechów, wydechów. Czy jeszcze jest coś na ten temat, co chciałabyś powiedzieć? No, w ogóle dzisiaj coś ci przyszło, co nie powiedziałaś? Czym chciałabyś się podzielić, czy nie? Teraz nie już. Dobrze, w takim razie rozłącz się ze wszystkim i wszystkimi. Podnieś częstotliwość swojej wibracji. Ja za chwileczkę policzę do 5, a ty wrócisz do tu i teraz, czując się świetnie, silna, pełna energii, zrelaksowana. 1, 2, 3, 4.